dostałem takie SMS-a dziś o 13.30 z parkingu zbiegu Łacinkowskiej i Czerniakowskiej. Wyruszą w Polskę tuskobusy. Jak według pana, do tego odniosą się zaraz nasi komentatorzy, podróż zmienia Donalda Tuska? Moim zdaniem konfrontuje logikę polityki z logiką życia. I to on oczywiście jest więźniem logiki politycznej, jako premier. Pewnie od 6 rano do 11 wieczorem ciągle dostaje jakieś depesze, albo jacyś urzędnicy coś mu opowiadają. Rzadko ma kontakt pewnie taki z tak zwanym przypadkowym obywatelem. Co pan na to? No to 15 lat temu mieliśmy takie reklamówki. Serafina Ogończyk została nazwana najpiękniejszą kandydatką do parlamentu w tym roku, ale wiadomo, że jest silna konkurencja, bo PiS ma swoje tak zwane aniołki. Właśnie ciekaw jestem, dlaczego nikt nie mówi o tym, czy Leszek Miller jest bardziej seksowny od właśnie Ryszarda Kalisza na przykład. Może zróbmy sondaż. Możecie zrobić taki sondaż, czy kto jest bardziej seksowny?